Cześć, z tej strony Mirek. Witam na kanale Technologiczni. Ten materiał przygotowany jest dla użytkowników, którzy zaczynają swoją przygodę z komputerami. Pokażę Wam, w jaki sposób można wymienić kartę graficzną w naszym komputerze stacjonarnym. Zapraszam. Aby wymienić kartę graficzną w naszym komputerze, musimy upewnić się, czy karta graficzna kompatybilna jest z naszą płytą główną. Ważne jest, abyśmy wiedzieli, jakie mamy porty wejścia na naszej płycie głównej, ponieważ to będzie determinowało wybór karty graficznej, jak również innych podzespołów. W celu wymiany karty graficznej, ale również innych podzespołów, takich jak karty sieciowe, czy dodatkowe jakieś urządzenia, jakieś sterowniki, kontrolery innych dodatkowych portów. W tym celu odkręcamy tutaj te śrubki. Pamiętajcie, że przy niektórych obudowach może być troszeczkę inaczej. Może być z tyłu taki klips, który trzeba odkręcić. Tu akurat tak nie ma. W przypadku PCI Express musimy uważać na to, aby nie uszkodzić tego zaczepu tutaj, ponieważ ten zaczep blokuje naszą kartę. W przypadku innych portów, takich jak na przykład PCI, jest troszeczkę poniżej, gdzie włożona jest karta, akurat sieciowa, nie ma takiego problemu. Tutaj nie ma żadnych blokad, tylko w przypadku PCI Express AGP również takie blokady się pojawiają. Przyciskamy przycisk i wyciągamy naszą kartę. Troszeczkę go odsuwamy. Akurat użyłem tego portu. Zwróćcie uwagę, jest ta blokada. Następnie wkładamy nową kartę. Oczywiście warto jest przeczyścić styki, aby nie był jakiś, nie dostał się tam jakiś kurz czy inne przeszkody, które powodują, że ta przewodność między stykami, zwróćcie uwagę na styki, które są na naszej karcie. Dzięki tym stykom komputer, płyta główna komunikuje się z kartą, no i przekazuje obraz w przypadku karty graficznej, w przypadku innych kart odpowiednią funkcjonalność. Te styki też warto troszeczkę przeczyścić jakimś spirytusem, aby nie były zaśniedziałe. Następnie wkładamy delikatnie kartę, patrząc, aby dokładnie weszła we wszystkie piny. Przyciskamy delikatnie i sprawdzamy, czy karta trzyma się pewnie. Jak widać, karta nie rusza, nie wychodzi. To, że ona się rusza, to jest naturalne, ale nie wychodzi. Teraz dokręcamy śrubkę. W niektórych obudowach może być to troszeczkę utrudnione. Ważne, aby dokładnie tą śrubkę przykręcić, aby nasza karta się nie ruszała. Jest to ważne, ponieważ jak będziemy wkładać kable od monitora, to możemy poruszyć kartą i ta karta nie będzie odpowiednio działała. Może w ogóle nie być wykrywana przez komputer. Tak jak wspomniałem, jest to poradnik dla początkujących, pasjonatów komputerów. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam do kontaktu. Piszcie komentarze, lajkujcie, jeżeli film Wam się podobał i oczywiście subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!